Dzisiaj powiększamy usta. Dosłownie zamienię się Wam tutaj kaczkę, w kacze usta. Dostałam kilka błyszczyków od NYXa. NYX Duck Plump. I to są takie śmieszne błyszczyki z taką reklamą z kaczuchami. Dostałam też kaczki, ale oczywiście już tutaj są pozabierane. Natomiast co ten błyszczyk ma robić, słuchajcie? Ma być to błyszczyk o niezwykłym napigmentowaniu. Uwydatnić kształt Twoich ust, nadając mega połysk. Ma imbir i ma 18 kolorów. Oczywiście marka wegańska. Są kolory transparentne i są nude. Kochani, testujemy, mam tu 5 kolorów, będziemy robić sobie wielkie wary i co? I zostańcie ze mną. Słuchajcie, ten błyszczyk kosztuje w Rossmanie 60 zł, więc nie mało, 7 ml i ma nam maksymalnie powiększać usta. Mamy tutaj duży poręczny aplikator, fajną takie przezroczyste opakowanie. No i zobaczmy teraz, jak będzie wyglądać bez niczego, bez konturówki pierwszy kolor. To jest kolor clearly. I zawsze mam problem z wymówieniem tego. Clearly spicy. Oczywiście, że spicy. Nie wiem, dlaczego zawsze mnie tak ten... Są takie słowa w angielskim. Dobra, lecimy z tym. I produkt nabiera się na obie strony, co jest wygodne. Ten kolor jest taki żółto-pomarańczowy. Zobaczmy, pewnie po tym filmie będę miała po prostu usta permanentnie powiększone. Bardzo taka gładka, bardzo żelowa konsystencja. Delikatnie się lepi, ale nie dużo. I zaczynam czuć już pieczenie. Tu ma działać ten imbir i on dosłownie smakuje imbirem. Wiecie, jak czasem pijemy imbirową herbatę, że mamy takie właśnie lekkie mrowienie na języku, albo jak jemy sushi. Okej, robiona w Kolumbii? Nieźle. O, nie czuję już ten smak. High Pigment Plumping Gloss. Czuję to już w gardle. Duck Plump. Poczekajmy jeszcze chwilę. Specjalnego zapachu to chyba nie ma. Nie, delikatnie imbirowo. Czekamy. Cały czas czuję pieczenie. Usta są podrażnione. Może nie są jakoś bardzo powiększone, ale są na maksa podrażnione. Nie jest to nieprzyjemne, to jest takie mrowienie jak, no jak w przypadku tych błyszczyków, ale jak nie lubicie imbiru, to nie próbujcie tego, bo może was to wkurzać, bo rzeczywiście czuć, że tam jest ten imbir. Także tak wygląda ten kolor, powiedzmy transparentny, prawie że bezbarwny. Ścieram i lecimy z kolorami. Nie polecałabym się, słuchajcie, całować z tym błyszczykiem. O kurczę, druga osoba może być bardzo zaskoczona, szczerze mówiąc, takim obrotem spraw i takim pieczeniem, bo nadal mnie to piecze, mimo że to starłam. Dobra, lecimy z kolejnym kolorem i kolejny kolor to będzie czerwony. Zrobimy czerwone wargi. To jest kolor Hall of Flame i do tego użyję konturówki. Mam tutaj z NYXa konturówki, one kosztują też około 30 kilku złotych. Kolor, który będę używać do tego, do tej szminki, to będzie zawsze nie mogę na NYXie znaleźć. Goal Getter. Obrysowuję. O, tak już są powiększone. Ok, tak mniej więcej wypełniłam, oczywiście nie do końca. I lecimy z tym czerwonym błyszczykiem. Jestem ciekawa, jak bardzo będzie napigmentowany. O, wow! Ale pigment! I on jest taki różowo-czerwony, wiecie? To jest taki, taka czerwień, ale z zimnym tonem. Trzeba zdecydowanie z konturówką takie ciemne kolory. O nie, wyszłam za granicę mojego mojej konturówki, ale mnie bolą usta. Kolor jest niesamowity, w sensie pigment jest niesamowity. Piecze też niesamowicie. Smakuje dalej imbirem. I zobaczcie, w takiej zwykłej stylizacji beżowej, czy na przykład biała koszula do tego, bardzo fajnie to wygląda. Myślę, że spoko. Czy to będzie trwałe? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo to nie jest test trwałości, tylko test kolorów. Ale myślę, że w ciągu dnia będzie się na pewno normalnie zjadać, bo to jest błyszczyk. I później zostanie nam tylko poświata. Usta mnie bolą. Tutaj dziewczyny potwierdziły, że nie dałyby rady. Niestety z imbirowym produktem, bo obie nie znoszą imbiru. Także no, to jest to właśnie, o czym wam mówię. Dalej mam Lip Pencil Hottie Hijacker, który jest mocno różowy i mocno różowy błyszczyk będziemy testować. W ogóle ten tydzień będzie taki, jest szminkowy i wybaczcie, że ciągle o ustach, ale jest dużo, bardzo dużo premier teraz, jeżeli chodzi o produkty do ust, więc nie chcę być w tyle i chcę wam wszystko na świeżo zaserwować. Dobra, mamy ten kontur i teraz kolor będzie ultra różowy i kolor to jest Bubblegum Bay, tak się nazywa. Trochę się boję tego koloru, czy będzie mi pasował. Już konturówka się świeci.
Wow! To jest kolor Barbie, dosłownie. To jest dosłownie kolor Barbie. W ogóle, czy kolekcja NYX i Barbie była w Polsce? Jakoś nie pamiętam, szczerze mówiąc. Była czy nie była? Była! Teraz sobie przypominam, że była. Była. Jakoś tak mnie, wiecie, mignęło mi po prostu. Tak wyglądają usta trochę plastikowo. Pieką. No cóż, nie jest to mój kolor, ale powiem wam, że efekt robi. Jeżeli lubicie taki mocny róż, to może być to. Co jest dziwnego, znaczy dziwnego, pozytywnego, że się bardzo nie lepi. Trochę się lepi, ale nie ma takich mocnych zacieków przy takiej ilości koloru. Lecimy dalej. Na pewno to widzicie, jak usta mi spuchły i dosłownie mnie bolą. Dalej będzie ta konturówka w totalnie moim stylu i to będzie Born to Hustle w takim ładnym, nudziakowym odcieniu. Ale mam usta już. Coraz większe się robią z koloru na kolor. Dobra, bardzo ładna konturówka, podoba mi się. I teraz kolor, który będzie przedostatni. To jest kolor Strike Rose, który jest chłodniejszy. Na koniec zostawię ten najcieplejszy, w którym pewnie zostanę już, ale teraz właśnie ten zimny. Nie mogę po prostu przeżyć, jak dużo jest tutaj pigmentu. Piękne. Ładny kolor, chociaż rzeczywiście tutaj ta konturówka też robi robotę, ale ten kolor zdecydowanie bym użyła, bo jest taki, wiecie, nudziak, codzienny i tak to wygląda. Może to nie jest mój pierwszy wybór, bo jest troszkę za ciemne, ale lecimy do ostatniego i zobaczymy, jak będzie wyglądał ostatni, ten, który najbardziej wpadł mi w oko. Moje usta naprawdę wyglądają, jakby były w jakimś zabiegu, całe spuchnięte. I teraz mój plan jest taki. Znowu mam jakoś ciemno. Czy światło mi tutaj zaszło w trakcie? Dobra, może jeszcze się uda. Ten ostatni kolor wam pokazać. Mój plan jest taki, że biorę tą konturówkę i obrysowuję dookoła. Już teraz naprawdę powiększam usta. Tak jak mi napuchły. Bardzo ładny jest ten kolor. Teraz tu mam wary. Prosto z gabinetu. I ostatni kolor, Nude Swings, który mnie najbardziej interesuje. Tak na co dzień. Już dawno nie miałam takiej sesji powiększenia. I to tyle, kochani, jak zrobić ogromne usta za pomocą nowego produktu od NYXa. Plus tego produktu zdecydowanie pigment. Tutaj pigmentu nie brakuje. Pigment jest równo rozłożony na ustach. Efekt powiększenia jest od razu pieką usta i powiększają się, puchną. Minusy to imbir. Nie każdy imbir będzie lubił, a w zasadzie mało znam osób, które są takimi fanami imbiru. Czuć jego smak, jak się mówi, czuć, że wpada do gardła, czuć jego zapach trochę, więc to nie będzie produkt zdecydowanie dla każdego. Myślę też, że te ciemne kolory również są takie dosyć, nie wiem, wydaje mi się, że bardziej błyszczyki przezroczyste i te nudziakowe będą się lepiej sprzedawać, tak mi się wydaje, bo te mocne różowe czy czerwone, nie wydaje mi się, żebym chodziła z takimi wielkimi czerwonymi czy różowymi ustami. Nie wiem, bałabym się, że się rozmarzę, że nie wiem, tak, takie mam przynajmniej ja odczucia, ale to są tylko moje. Myślę, że efekt jest spektakularny, usta są ogromne, ale przede wszystkim bardzo, bardzo pieką. Jeżeli ten test był dla was przydatny, to pamiętajcie, żeby zostawić mi kciuki do góry, koniecznie zostawcie subskrypcję i komentarz, co sądzicie o Duck Plump, czy będziecie kupować ten produkt, czy jednak nie będziecie kupować, czy ten test wam się przydał i co, widzimy się w kolejnym teście. Buziaki, pa, pa.